Siemaneczko byczki, witam serdecznie, lecimy sobie z Valejką. W końcu udało się, zrobili to, będą nowe pogodowe warunki, będzie tym razem mgła. Zobaczymy, jak będzie się nam grało w tym nowym evencie, który będzie trwał 33 dni. Będą nagrody do odbierania, także nie przegapmy tego i lecimy. Dobra byczki, lecimy. Nowy efekt pogodowy, Valejka. My zobaczymy, jak to nam pójdzie, nie? No, powiem szczerze, że jest ok, nie? Mgła jest dowalona, nie? Nic nie widać. Podejrzewam, że jesteśmy na Small Factory. Słyszałem tam kogoś. Jesteśmy na Small Factory? Tak jest. Z tą mgłę trudno się odnaleźć. Jest to utrudnienie. Kurde, ale... akcja, co? Dobra. Nie ma co tam spędzać za dużo czasu, trzeba to szybko polucić i wychodzić. No, tu się nam nic nie trafiło. O, ale dużo wystrzelaliśmy się, nie? To za dużo na mnie wpadło w kieszeń. O, nie jest. Come out, wherever you are. Jak z horroru jakiegoś. Nieźle. Tam jest słóweczka fajna, co? Dobra, szybciutko. Zgaszony. O kurde, ale teraz będzie to... fajne to jest, ty. Takie klimatyczne, nie? Może, że ja nie muszę tym kręcić, nie? Może to było przegięcie, muszę. No jedziesz, jedziesz, panie. Ale długo, nie? Teraz wy sobie tu kręcicie, jak ktoś wam na plecy nachodzi. Yo! Ekstra. Troszkę wpadło. bardzo ładnie nas zrespiło, muszę powiedzieć. Już sami tu nie będziemy. Już na Small Factory już nie ma wyjścia. W ogóle nieprzygotowany jestem do tego rally tak naprawdę, bo nawet nie wziąłem sobie żadnych tych kluczy. Wszystko z farmy. Biega. A, bocik. Dobra, nie ma co się przejmować. Chodzimy stąd. Klijmy drzwi. Walizeczka schowana. Trzeba sprawdzić. O proszę. To się nazywa już dropik. Oj, chyba jacyś gracze się tutaj już zjawili. Nie mamy też tego. Poczeka, także idziemy stąd. O, jeszcze jest tutaj ten komputer. Zapomniałbym. This place is dangerous. jeszcze słyszałem, jakby ktoś był. No fajne te rymowanki mają. Nieźle, nieźle. Nie dadzą na spokojnie przeszukać sobie. Bandażyka nie miałem. Kiedyś pamiętam, że tędy można było sobie śmignąć stąd. No jest git. Nie zmieniono. No nie, jednak nie można już. Wejść możesz, ale nie wyjść. Okay. Tam coś się odwaliło. To nie, my nie chcemy tamtędy iść. Słyszeliśmy jakiś granat. Bukowy. Trochę teraz utrudnione jest bardzo. Że nie ma tutaj wyjścia tego. Jeszcze wyszukajmy tą kurtkę. Było tu kiedyś wyjście normalnie, nie? Z tej faktoryki małej. Dobra, gdzie mamy najbliższe wyjście stąd? Tutaj mamy Escape Boat, a co mu trzeba na Escape Boatcie zrobić? Lepiej mnie ten, więc... Jedną miejscówkę chcę zobaczyć, bo tam czasami jest dobry lód. O, taki tryb jak ten jest mega, nie? Najpierw, że tutaj no, nie będą często grać. Chociaż ja wziąłem Mozina w razie czego, ale widzę, że jednak nie jest tutaj użyteczny zbytnio. No jeszcze bocik jakiś. No giereczka na przyczajce, nie? No to był bocik akurat. Okej, niech co tam chodzi, niech robi hałasu. My spadamy stąd sobie. Powiem otwarcie, że Valejka, Solo, wyzwanie, nie? Jest wyzwanie, nie? W tej mgle. Dobra. Lecimy stąd pod wyjście. No ale zobaczcie to, nie? No w takiej rozgrywce to termowizja kluczowa. Ma to tamto. O, ten jakbym skoczył, to podejrzewam, że nie byłoby to zbyt ciekawe. O, nieźle. A, ktoś tu już był. Dobra, to nie ma co tutaj się wygłupiać. Tam ładnie się strzelają. My akurat idziemy w tym kierunku, nie? Nie chcę nic mówić. Dobra, damy radę. Widok praktycznie zerowy. Czyli głównie trzeba bazować na tym, żeby nas ugrać. This place is dangerous. Słyszę kogoś. Mi się przypominały czasy dzieciństwa, chowanego jak się bawiłem. No i co, lecimy. Oraz 130 metrów. Już nie ma co za dużo hałasować. No jest tutaj ta giereczka z popany. Opierdzielę, nie? Czy ktoś czeka na ekstrakcji, czy nie? Jak myślicie? No, giełka całkiem spoko. Na 72 metry. To mamy dużo czasu, tak naprawdę. Czas nas nie goni. Ale to jest taka właśnie miejscówka, gdzie ktoś może się łatwo skampić. Przygotujmy się, czy nie będzie szczurów. Piękny dym już widać. Mróweczki, wychodzimy stąd. Ta Pierwsza jest Valejka z Giełką Solo. Sezon numer 1, byczki. Boom! 319 tysięcy. Nie spotkaliśmy żadnego gracza, ale grając solo nie ma co tam się tym spinać. This place is dangerous.